I znowu ktoś mi zarzuci, że zacznę ten odcinek od wspomnienia o Tomku Beksińskim. Tak, zacznę. Dlatego, że grupa, którą chcę zaprezentować konkretnie, ich jedyna płyta, którą posiadam w swojej kolekcji, też była jedną z ulubionych kapel Tomka Beksińskiego. Witam serdecznie i bohaterami tego odcinka jest grupa Pavlov's Dog. Mam tylko jeden ich album, płytę Pampered Menial. Pampered Menial z tym pieskiem na okładce, bardzo charakterystycznym. Z tyłu też piesek. Sam uwielbiam zwierzęta, w szczególności psy, także ta płyta, okładka przemówiła do mnie, aby tę płytę nabyć, natomiast zawartość muzyczna pozytywnie mnie powaliła. Płytę wydał CBS, numer katalogowy 32480. To podejrzewam, że będziemy mieli tego takie z pomarańczowego CBS-a. Album wyszedł w roku 1976. No i cóż, muzycznie, tekstowo uważam tę płytę za najlepszą w dorobku Pavlov's Dog. Troszeczkę, mnie przynajmniej się tak kojarzy, troszeczkę psychodeli, troszeczkę hard rocka. Ja to tak słyszę. Nie to, co tam jest, tylko ja to tak słyszę. Tak mi się po prostu kojarzy i naprawdę wystawiam tej płycie naprawdę bardzo dobrą ocenę jako słuchacz, jako kolekcjoner. Pavlov's Dog, Pampered Menial, 1976 rok, wydanie CBS Records. Polecam zainteresować się tą grupą, to jest też kawałek dobrego grania.